Retro Comics. Podcast o komiksach starych, zapomnianych, pokrytych grubą warstwą komiksowego kurzu. Tytuły gorsze, lepsze, mniej lub bardziej rozpoznawalne. Historia komiksu w jednym podcaście. Sylwek Retro Comics, zapraszam. Dzień dobry, niedziela, 8 rano, ruszamy z kolejnym nagraniem w ramach podcastu Retro Comics. Dzisiaj odcinek, poniekąd specjalny, odbiegający od głównej tematyki kanału, ale odcinek, cóż, z jednej strony odzwierciedlający trochę moje zainteresowania i mówię tutaj oczywiście o Hellboyu, do którego obiecałem sobie i Wam przysiąść w 2024 roku. Mam nadzieję, że tak właśnie. To będzie wyglądało i tak możecie spodziewać się, że będzie o Hellboyu głośno na tym podcaście. Z drugiej strony odcinek będący, przynajmniej taką mam nadzieję, fajną niespodzianką z okazji zbliżającego się święta zakochanych. Za trzy dni bowiem, Dzień Świętego Walentego. Osobiście nie zaliczam się do wielkich fanów tego święta, ale toleruję. Zwłaszcza gdy szaleństwa romantyzmu trzymają się ode mnie z daleka. Niemniej znam też osoby bawiące się przy tym święcie doskonale, osoby wpadające w jakąś dziwną, romantyczną mantrę. Nigdy do końca tego nie rozumiałem, ale tak jak powiedziałem. Toleruje. Wracają oni do ulubionych filmów romantycznych lub około-romantycznych, czytają odpowiednie książki, etc., etc. Mówiąc najogólniej, szukają tytułów o podobnej tematyce, tytułów, które odpowiedni nastrój wprawią ich, jeżeli chodzi o nadchodzące święto. I stąd właśnie dzisiaj na tapecie historyjka Goblin Night, czyli Noc Goblinów. Hellboyowa przygodówka z pewnymi romantycznymi akcentami, która okazywała się w ramach serii Hellboy in Love, właściwie rozpoczęła tą serię Hellboy in Love. Dokładnie miało miejsce w październiku i w grudniu 2022 roku, kiedy to adekwatnie ukazał się pierwszy i drugi zeszyt tej historii możecie zobaczyć w trakcie tego, jak mówię, pojawiają się na ekranie oczywiście okładki obu tych zeszytów. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej okładki, bardziej romantycznej, chociaż, tak jak powiedziałem, za romantyzmem nie do końca przepadam. Natomiast ta pierwsza okładka nie do końca odpowiada, znaczy mi nie do końca kojarzy się z tą właściwą historią. Ten stwór patrzący na właśnie Helboja i towarzyszącą mu dziewczynę. Troszeczkę za bardzo przypomina dla mnie nietoperza, nie natomiast goblina, i chyba stąd mam takie dosyć mieszane uczucia odnośnie właśnie tej okładki. Natomiast jeżeli chodzi o twórców tego komiksu, to dostajemy pomieszanie takiego artystycznego doświadczenia z debiutującym w Mignola Wars z Mattem Smithem. Proszę nie mylić go oczywiście z 11 doktorem. Natomiast za scenariusz odpowiada oczywiście Mike Mignola. I Christopher Golden, jeżeli mieliście ostatnio czytać serię Baltimore, która okazuje się nakładem wydawnictwa Egmont, to właśnie dwójka tych panów odpowiada za ten cykl. Natomiast rysunki, tak jak wspomniałem, to jest Maf Smith, osoba odpowiadająca chociażby za album The Cat, o którym wcześniej mówiłem. Kilka tygodni wcześniej w grudniu 2023 roku był, był to tytuł ukazujący się w serii Winter Special. I tyle. O samym rysowniku opowiadałem trochę więcej, właśnie przy okazji omawiania zeszytu de Julekat, natomiast dwaj scenarzyści. To właściwie persony powszechnie znane, taką przynajmniej mam nadzieję. I aby dopełnić już kwestie techniczne komiksu, dodam, że historia została rozpisana na 40 planszach, po 20 stron właściwego komiksu na jeden zeszyt. I powiedzmy, że jest to standard, jeżeli chodzi o takie one-shoty z Hellboyowego Uniwersum. Od siebie dodam, że lubię takie krótkie, szybkie one shoty, zwłaszcza gdy opowieść jest z gatunku tych trochę bardziej pobocznych, uzupełniających świat Hellboya, ale nie mający bezpośredniego wpływu na historię główną. Przeważnie stanowią one miło odskocznie, coś lżejszego i niekiedy pokazującego tytułowego bohatera z nieco innej strony, tak jak właśnie ma to miejsce w historii Goblin Knight. Z jakiej innej strony? O tym opowiem Wam za chwileczkę. Myślę, że na początek przejdziemy do fabuły, natomiast to, co mi się w niej podobało, co się nie podobało i dlaczego ten Hellboy wygląda inaczej, odmiennie niż w standardowych historyjkach o potworach, o tym powiemy sobie na końcu. I tak, fabuła startuje niczym w typowej, sensacyjno-przygodowej historii. Mamy pociąg pędzący po terenach północnej Anglii, mamy czerwiec 1979 roku, mamy samotnie podróżującą dziewczynę z walizką i grupę małych pokurczów próbujących zabrać jej własność. Czy ta dziewczyna wygląda w jakiś sposób na archeolożkę przewożącą drogoconne artefakty? nie powiedziałbym od zwykła dziewczyna bez kapelusza i bicza przy spodniach Anastazja Bransfield bo o niej właśnie mowa to pracownica londyńskiego muzeum która prowadzi badania nad Sauren Artea Jakiś, powiedzmy, jest to starożytna organizacja. Za chwilę o niej troszeczkę więcej wam opowiem. Na późniejszych kartach tej historii właśnie Hellboy mówi o samej tej organizacji. Idioci w szatach, dużo krwi i śpiewania i coś w tym faktycznie jest. Natomiast, tak jak powiedziałem, ta organizacja nie jest do końca rozbudowywana. Pojawiają się na kolejnym etapie historii wzmianki na temat tego, czym mogła ona być, natomiast, tak jak powiedziałem, o tych wzmiankach to jest troszeczkę później wyjaśnione. Na ten moment mamy dziewczynę, mamy pokurczów, czyli te właśnie gobliny, które próbują zabrać jej tą walizkę oraz helboja. Jeżeli chodzi zaś o te gobliny, bo to właśnie, takie powiedziałem, one są tymi. Pokurczami przypominający trochę przypominającymi trochę mi chłopaków z serialu Pinkie Blinders zwłaszcza ich ubiór ich takie zachowanie interesuje głównie ich zawartość walizki natomiast nie sama dziewczyna jak tylko dochodzi do przepychanki Anastazji z tymi goblinami aktywnia się oczywiście siedzący w pociągu Hellboy który został przydzielony, przydzielony tej dziewczynie jako ochroniarz ona oczywiście o tym nic nie wie więc na na początku jest totalnie zaskoczona, lekko zdezorientowana, można rzec. I tak wygląda wprowadzenie, krótkie wprowadzenie, ale szybko informujące nas. O czym właściwie będzie ta historia i kto będzie odgrywał w niej główne role. Po popisówce na dachu, właśnie tego pędzącego pociągu, popisówce, która może przypominać sceny początkowe z ostatniego filmu z Indianem Jonesa, Jonesem, kiedy skakali nasi bohaterowie po dachach, akcja przenosi się już poza obszar tego pociągu. Rozpoczyna się pościg za gąblinami właśnie po terenach Anglii. Anastazja pewnego momentu, właściwie od samego początku spotkania Hellboya wydaje się być taka troszeczkę podekscytowana i naprawdę dużo wskazuje, iż jedną z przyczyn nowego podniecenia dziewczyny jest właśnie sam Hellboy. Na tym etapie on wygląda jak typowy służbista i tak się naprawdę zachowuje. Jest bardzo profesjonalny, czy stara się być profesjonalny. Otrzymał zadanie i zamierza się z niego wywiązać, natomiast im dalej w las, im pogoń naszych bohaterów nabiera coraz większego rozpędu, to helboj coraz bardziej wydaje się być osobą Podrywaną I też troszeczkę taka zaczyna być zmieszana ta postać. Ona nie do końca rozumie, co właściwie się dzieje. Anastazja mu towarzysząca, kilkakrotnie wydaje mu się z nim droczyć, z taką typową kobiecą kokieterią do niego zagadywać. Naprawdę super, miodzio to wygląda. Ich rozmowa w samochodzie, gdzie jedno drugiemu próbuje trochę zaimponować, trochę udowodnić swoje racji, trochę utrzeć nosa. To wszystko naprawdę świetnie wygląda. No, nie zawsze, nie, nie często widzimy takiego Hellboya. Ja wcześniej w ogóle takiego go nie widziałem, właśnie takiego zmieszonego. Te iskry pomiędzy jedną postacią, a drugą naprawdę fruwają i widać, że pomiędzy nimi zaczyna się rodzić taka nić sympatii. Nie wygląda to jeszcze na jakieś obopólne zauroczenie, ale na zaczyna być coś na rzeczy i zaczyna to być ciekawe dla czytelnika. Już tak naprawdę w pewnym momencie zapominamy, co oni właściwie robią i kogo ścigają, natomiast skupiamy się na relacjach właśnie tej dwójki bohaterów. Dodatkowo, w trakcie jazdy właśnie tym pojazdem, tym samochodem za uciekającymi goblinami, Anastazja zaczyna opowiadać helbojowi, o Sauren Artea, czyli właśnie tej organizacji, o której wspomniałem na początku, i według niej były to starożytne, światowe społeczeństwo jakichś magików, alchemików, troszeczkę okultystów. Były to różne grupy ukrywające się, przybywające w różnych częściach świata i prowadzące magiczną komunikację na odległość. Nie wiem, jak to funkcjonowało, i ten wątek nie zostaje w żaden sposób rozwinięty. Właściwie na tym nasza wiedza odnośnie tej organizacji kończy się i właściwie jest ona tylko w tym momencie, konkretnym jednym, wspomniana. Bohaterka, ta dziewczyna, archeolożka dodaje jedynie, że te artefakty, które przewoziła. One są jakoś powiązane z tą organizacją i dzięki napisom na tych artefaktach będzie ona mogła prowadzić dalej swoje badania i odkryć wielką tajemnicę organizacji. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest ostatni moment, kiedy ta organizacja zostaje wspomniana w ogóle. Kolejny zeszyt to tak naprawdę dalsza część pogoni za goblinami aż do wielkiego finału. Tak sobie teraz myślę, że ten pierwszy zeszyt to naprawdę dobrze wypada jako wprowadzenie, które nakreśla nam troszeczkę, jak będą wyglądały relacje pomiędzy jedną a drugą postacią. Może nie jest to takie typowe wprowadzenie, jakie najczęściej widzimy w tych one opisujących kolejną, zwykłą, sztampową przygodę Hellboya. Nie mamy tutaj Takiej legendy, do której Hellboy przysiadłby, do której by jakby wchodził, którą starałby się wgryźć. Mamy troszeczkę odwrócenie. Schematu. Są jakieś tam gobliny, jest jakaś taka organizacja, która wymaga jakby sprawdzenia. Mówię właśnie o tej organizacji starożytnej. Natomiast to nie są rzeczy najważniejsze w tej historii, nie są rzeczy najważniejsze w tym zeszycie. W tym zeszycie najważniejszy jest Helboy i Anastazja, i właśnie te stosunki rozgrywające się pomiędzy nimi. Jeżeli chodzi o drugi zeszyt tej serii. Fabuła rozpoczyna się dokładnie w tym samym miejscu, w którym wcześniej pożegnaliśmy bohaterów, właśnie z zeszytu pierwszego. Mamy muzyczny lokal, wypełniony wrzeszczącymi pankami. Właśnie nasi bohaterowie w końcówce pierwszego zeszytu trafiają do. Rokowego lokalu i są troszeczkę tacy zdziwieni w ogóle, gdzie oni się znajdują. I to jest do dokładnie ta sama chwila. Widzimy te same skonser skonsternowane, przepraszam, twarze pląsających, tańczących, rozwrzeszczanych nastolatków. Widzimy także tego samego goblina, który przeciska się w tłumie z tą teczką wypchanymi, z wypchanymi artefaktami. I scenę oczywiście dopełnia. Hellboy, Anastazja oraz Tajemniczy Kupiec. Pojawia się on pierwszy raz i właściwie jedyny, i tak naprawdę nic nie wnosi do samej opowieści. Natomiast Hellboy określa go zmianem y, kolejnego Alestera Crowley'a. Dla Niewtajemniczonych wyjaśniam, iż wspomniany jegomość był brytyjskim okultystą właśnie alchemikiem żyjącym gdzieś na przełomie. XIX i XX wieku. Dość ciekawa postać, zwłaszcza dla osób, które pewnie lubią czytać o facetach właśnie jakichś babrających się w bajdurzeniach. Ja osobiście nie miałem nigdy przyjemności zetknąć się tak dokładnie z tą personą, więc tutaj Wam o niej nie opowiem. Natomiast wracając do samego komiksu. Otóż Hellboy... Dosłownie olewa stojącego tego tajemniczego kupca artefaktów i kontynuuje pogoń za goblinami, którzy Skutecznie znowu uciegają. i w tym momencie, tak naprawdę, czytając ten komiks, dotarło do mnie, że nieczęsto chyba zdarza mi się widzieć Helboja bezradnego. Z reguły jego śledztwa wyglądają następująco. On dostaje zlecenie, wysłuchuje miejscowych legend z ust jakichś przedstawicieli lokalnej społeczności, dokonuje mniej lub bardziej dokładnego rozeznania w terenie, a następnie po prostu spuszcza łomot kolejnej. Maszkarze kolejnemu potworowi. W tej historii mamy troszeczkę właśnie zaburzenie schematu. Nasi bohaterowie miotają się goniąc za tymi zielonymi złodziejaszkami, i tyle, przynajmniej na ten moment nawet momentami wygląda to zabawnie ta seria wyraźnie ciągnie w kierunku w ogóle do wcipkowania ale pamiętam że właśnie jak czytałem ten komiks pierwszy raz bo miałem okazję czytać go dwa razy pomyślałem że mimo wszystko przydałaby się taka jakaś iskra która troszeczkę nadałaby historii tego Hellboyowego wydźwięku, takiego bardziej okultystycznego, to o czym mówiłem we wcześniejszej serii, jeżeli przy okazji omawiania wcześniejszego zeszytu Hellboya, tutaj tego, tego zabrakło, tej całej właśnie otoczki, tego mistycyzmu, to jest, tak jak powiedziałem, spychane gdzieś na dalszy plan, a na pierwszym jest Hellboy i Anastazja. Nie jest to typowe zagranie Majka i myślę, że niektórych może lekko zdziwić. Mnie na pewno zdziwiło i tak jak powiedziałem, czekałem na jakąś iskrę, która rozpali tą troszeczkę opowieść i taka iskra faktycznie nastała. Na szczęście dla mnie dla, i dla czytelników i dla samej oczywiście historii, która przyspiesza w tym momencie, kiedy Hellboy i Anastazja w końcu złapali jednego z goblinów, a ten w jakiś tam pokrętny sposób powiedział im, że dojdzie do tajemniczego spotkania czy tajnego spotkania jakichś dziwnych ludzi w zamku Berkeley Castle i tak, nazwa ta zupełnie mi nic nie mówiła, ale gdzieś tam zacząłem grzebać w internecie. Chciałem troszeczkę doszukać się, czy tutaj przypadkiem scenarzyści popłynęli już totalnie, czy jakiś tutaj pierwiastek rzeczywistości występuje w tym komiksie. I oczywiście występuje, bo to zamczysko faktycznie istnieje. Zbudowali go w XI wieku Berklejowie, Rud Berklejów. I tak sobie ten zamek stoi do dnia dzisiejszego. Obecnie Służy za lokum do organizowania jakichś większych imprez, chyba tam również jest muzeum, nie wiem. Natomiast, tak jak powiedziałem, na tu podróż do tego zamku odbywa się dosyć kłopotliwy sposób. Oni do końca nie wiedzą, jak tam trafić. Starają się pozyskać informacje od stróża okolicznych ziem. Czy stróża właśnie pilnującego porządku, czy to chyba nawet już wjazdu do samego zamku, już nie dokładnie nie pamiętam jak to było. Natomiast zanim trafią bezpośrednio na ten zamek, nasi bohaterowie zaczynają, zbaczają z szlaku i trafiają do jakiegoś dziwnego lasu pełnego tajemniczych kolibrów, agresywnie się zachowujących kolibrów, między innymi pomiędzy tymi Kolibrami kroczy jakaś postać z dziobem na twarzy, przybrana w takie typowo dziewczęce wioskowe odzienie, i wygląda jak, taka, jak takie skrzyżowanie ptaka ze zwykłą staruszką. Troszeczkę jest to naprawdę creepy, i chyba jest to najbardziej taki helbojowy moment z całej tej historii. Moment, który przypomina nam, że ta akcja tej opowieści. Właśnie dzieje się w uniwersum Hellboya, gdzie rzeczy nadprzyrodzone mają miejsce dosłownie na porządku dziennym. Wcześniej były to gobliny, teraz mamy w końcu jakąś postać, jakąś maszkarę, która może przestraszyć. I właściwie bohaterowie w tym momencie zaczynają taką prawdziwą walkę. Wcześniej to była jakaś szematonina, natomiast tutaj Hellboy musi pokazać swoje umiejętności i wyrwać się, właśnie uciec od tych wszystkich kolibrów ich atakujących. I ostatecznie nasi bohaterowie docierają szczęśliwie właśnie do tego zamku, gdzie okazuje się, że ma miejsce licytacja. Gobliny również są na tym zamku, również na tym zamku jest ten. Cały artefakt czy walizka z tymi artefaktami, i ta licytacja się odbywa właśnie na tym zamku Berkeley, gdzie odbywają się, z tego co zrozumiałem, różne licytacje różnych ciekawych przedmiotów. Anastazja, szastając forso muzeum i licytując dosłownie bez opamiętania, wygrywa właśnie tą licytację. Hellboy podsumowuje nawet tej szaleństwo licytowania, że czuł się dosłownie jak James Bond i tak naprawdę. To Wygląda z jednej strony troszeczkę komicznie, jak ta dziewczyna ciągle wyrywa się, chcąc zalicytować jeszcze więcej, aby te artefakty wróciły do niej. Z drugiej strony, się, zastanawiałem się w pewnym momencie, a co się w ogóle stało z goblinami. Owszem, ten jeden goblin został gdzieś tam pochwycony przez atakującego kolibrę, natomiast pozostała część. Co się właściwie z nimi stało? Prowadzący licytację próbuje wyjaśnić, że oni dbają o porządek tej licytacji, natomiast nie ma tutaj jakiegoś takiego rozwiązania, że te gobliny w jakiś sposób ucierpiałyby, czy musiały się tłumaczyć ze swojego zachowania. Nie wiem, czy one należą właśnie do organizatorów tej, tych licytacji, czy po prostu stanowią jakąś odrębną grupę, która chciała w ten sposób zarobić, dając jakiś przedmiot na licytację. Tutaj zupełnie tego nie ma. i ale właściwie to chyba nie jest aż do końca tak potrzebne, bo, tak jak powiedziałem, ta historia skupia się na Anastazji i Hellboyu, a nie na goblinach, nie na żadnych okultystycznych bajdurzeniach. Tutaj zupełnie to wszystko jest zepchane na boczny tor. Natomiast pierwszeństwo mają Hellboy i Anastazja. I tak to właśnie wygląda. Goblin Knight jako one-shot wypada zaskakująco dobrze. Sama opowieść, gobliny, walizka pełna artefaktów, jakaś tam starożytna organizacja, czy nawet kolibrowa wiedźma. Cóż, to, to, to wszystko już było w tej czy innej formie. Nie wypada to źle. Ale tak dużo z tego już widzieliśmy. Możemy nawet odczuwać lekkie znudzenie, czytając coś, co w żaden sposób nas nie zaskakuje. To wyraźnie przebrzmiewa w serii The Winter Special, kiedy te historie są właściwie o niczym. I gdyby tak naprawdę wyrzucić Anastazję, wyrzucić jakąś dziewczynę, z którą Hellboy nie miałby jakiejś takiej fajnej re relacji to Goblin Knight również wypadałaby bardzo słabo. Natomiast na plus właśnie na plus taki, który podbudowuje tą opowieść, tą historię, wypadają bardzo ciekawe relacje łączące Helboja z Anastazją poza tą konkretną serią to także jest pewien być może sposób podgrzewane kotlety tak relacje takie troszeczkę przekomarzanie się dziewczyny z chłopakiem mężczyzny z kobietą natomiast dla mnie jeżeli chodzi o świat helboja było to coś nowego i coś fajnego nie widziałem jeszcze takiego helboja żartowniś owszem był wojownik z tym swoim ciągłym son of a bitch był to wszystko już było, natomiast taki lekko zdezorientowany ochroniarz, tego jeszcze nie widziałem. Przynajmniej, przynajmniej ja nie pamiętam, żebym o tym czytał w jakimś innym zeszycie o przygodach Hellboya. Jak tak naprawdę, też troszeczkę się zastanowić, to historia Goblin Knight ma w sobie trochę coś bondowskiego z jednej strony, a coś też Jonesowego z drugiej. Mamy dzielną. Archeologkę właśnie pracującą dla Muzeum Brytyjskiego, która ciągle wyznaje i powtarza zasadę, że historyczne. Artefakty powinny trafić do muzeum, a nie do prywatnych kolekcji. Na pewno znacie z kultowego filmu właśnie to powiedzenie. Mamy wartką, szybką akcję, mamy też epizod w pociągu na jego dachu, mamy pościgi samochodem, mamy jakichś goblinów przypominających właśnie takich kryminalistów, jakiejś tajnej organizacji, którzy próbują wzbogacić się na tych artefaktach. No i oczywiście na koniec mamy zadowoloną z Dziewczynę, która w ostatniej scenie mówi prosto, że zabiera. Swoją nagrodę do domu. Finałowa ta scena jest po prostu mistrzowska, niby nic nadzwyczajnego, a jednak ma naprawdę w sobie coś. Anastazja wypada tutaj niczym taki zadowolony po akcji James Bond, który zamierza uczcić zwycięstwo w doskonale wszystkim znany sposób. Wypada to bardzo fajnie, bardzo słodko, na pewno romantycznie i po prostu tak nieoczekiwanie, że aż aż zaparło mi dech w piersiach jak pierwszy raz w ogóle zobaczyłem ten finał także tak, bardzo wam polecam tą historię, zachęcam naprawdę do wydania paru groszy na kupno tej serii Serii już łącznie ze wszystkimi zeszytami, ich pięć się ukazało. Hellboy In Love, takie zbiorcze wydanie, zostało wydane w grudniu 2023 roku. Sprawdzałem ostatnio na ATOComics, Aktualna cena była około 113 zł. Nie wiem, czy można wyrwać to taniej, musielibyście sami sprawdzać. Zakładam, że jeszcze przez jakiś czas, o ile w ogóle nie dostaniemy tego polskiego wydania, więc jak najbardziej namawiam Was, do zainwestowania w wydanie oryginalne, a na dzisiaj bardzo dziękuję. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że Wam się podobało i bawcie się dobrze w ten walentynkowy czas. Cześć.